Cześć wszystkim, z tej strony Jankos. Jak zwykle postanowiłem nagrać na kanał jeszcze raz krowę Sejuani, w związku z tym, że Sejuani stała się teraz bardzo potężnym pikiem na LAC, na LCS. Generalnie wszędzie jest grana, dlatego że jest bardzo tankowna, ma duży damage. Ona nie dostała dużych buffów, znaczy dostała jakieś buffy przed MSI chyba jeszcze. A czemu dopiero teraz zaczęła być grana? W związku z tym, że możesz pozwolić sobie na dłuższą farmę przez to, że nie ma kraba. Więc taką gierkę Sejuani sobie po prostu zagram. Jeżeli chodzi o runy, ja gram Aftershock, Demolish with Fond of Life, Conditioning, Overgrowth. Niektórzy grają Bone Plating, jeżeli grają na early game junglera, ale tutaj gram na Nunu. I teraz tak, niektórzy grają pod Ultimate Hunter, dlatego że jeżeli nastakujesz Ultimate Hunter na solo queue, to twoja R-ka ma naprawdę mały cooldown, więc da się pod to grać. Ja osobiście pod tą grę, w tej grze zagram pod Precyzję i zagram pod Triumph Tenacity, bo oni mają bardzo dużo CC. I jeżeli ja będę chciał kupić Ninja Tabi, to na pewno przydadzą mi się bardziej runki pod Tenacity, niżeli pod Ultimate Huntera. Można też brać Presence of Might, jeżeli chcecie mieć częściej R-eczkę. No dobra. Mam bardzo dziwną drużynę i nie wiem co o niej myśleć. Mam Wukonga, Ramusa i Trandla w teamie. Nie powiedziałbym, że to jest ranked, no ale cóż. Chyba team mnie trochę strollował. To jest ranked game. Thresh ma dużo punktów, reszta nie masz. No Thresh i Irelia i Twisted Fae mają dużo punktów. Nie wiem, czy Ramus na topie to kontra nad Irelę, bo wydaje mi się, że nie. Ale przynajmniej mamy dużo mele postaci, a dużo mele postaci znaczy, że będzie łatwo prokować stu na Sejuani, więc to jest duży plus, to jest duży plus. Oni chcą coś robić, ja bym odpuścił poziom pierwszy, bo oni mają hooka i mają jeszcze TF, a TF chyba bierze W. They invade 1%. No dobra, jeżeli oni inwajdują, to fajnie było, żebyśmy się nie dali złapać, bo mam dwóch hawków. Wydaje mi się, że dzisiaj nas lepiej byłoby kupić Doran Shield. Ale to nie ja gram Ramusem na topie, więc nie znam się za bardzo. Kai'Sa stoi bardzo agresywnie i nie widać nikogo. Ciekawe, czy ten Wukong zacznie grać. Ale dobra, szczerze, no może to nie jest może to nie jest jakaś taka najbardziej, nie będzie to najbardziej przyjemna gra, bo nie mam żadnego pojęcia, co mam myśleć o tej kompozycji. Ale mamy dużo frontlane'u, mamy dużo mele Sejuani, to jest duży plus, no bo mogę łatwo stunować, więc mamy dużo melaków. Mamy Trandla na Nunu, który możemy blokować kulkę śnieżną. I mamy również i nie mamy również red buffa. Okej. W takich sytuacjach... Ostatnio też mi się to zdarzyło. To nie jest pierwszy raz, jak coś takiego mi się zdarzyło. Trzeba zraszować blue. Blue albo kraba, ale krabów już nie ma, więc trzeba zraszować blue. Po prostu drugi poziom bić. To jest tak, jakbyś zginął na pierwszym poziomie i musiałbyś zaczynać sam. Nie jest to tragiczne. Znaczy mam po prostu nadzieję, że mój duobotlane zamiast ginąć od ganku, to zrobi coś z tym, że mają przewagę buffa, powiedzmy. O Trundle i... Kai'Sa mają naprawdę dobry leash, przez to jak dużo obrażeń mają, tylko że w takich sytuacjach trzeba uważać jednak, bo ten leash chyba był aż za dobry. Nawet nie zdążyłem dobić red buffa i już się leash skończył. Mogłem też go zesmajdować w ostatniej sekundzie, jak widziałem autoata Kai'Sa, mogłem go zesmajdować, ale stwierdziłem, że... Znaczy nic nie stwierdziłem, po prostu nie mogłem w to uwierzyć, o może tak, nie mogłem w to uwierzyć. To nie tak, że ja myślałem podczas tej akcji, tylko po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Ojejku, czyżby mój red buff teraz został dany do kogoś innego? Dobra, Kai'Sa musi cofnąć.
Oni się raczej cofną, treść je bazardować. Jest upheal. No dopóki Nunu nie zdąży przyjść, to rzeczywiście. W sumie mogłem zabrać tego killa, jeżeli mam 4. Dlatego, że ona mi porwała buffa, więc mogłem zabrać tego killa, żeby być mniej do tyłu. Tak mi się wydaje, ale no dobra, nie zabrałem mi tego killa. Niech się fiduje. Mamy AD carry i w tej kompozycji myślę, że nasze AD carry dwa. O, to jest chyba te pod AP? O, nie, to nie jest chyba pod AP. Może ten gra pod AP akurat, a nie on hit. Wiem, że TFA z tym buildem gra się pod on hit zazwyczaj, może ten akurat gra pod AP. No dobra, drugi krab jest pewnie oddany. Mój Ramo na topie ma 16 creepów, Irelia jak zgarnie tą falę będzie miała 30. Więc troszeczkę jest do tyłu mój przyjaciel stopa. Ja odrobiłem tym killem, znaczy tą asystą i odpuszczowanie bota. A co ma Kai'Sa? Kai'Sa ma pickaxe, czyli 25 AD. No, Zaya nie ma nic, więc ma przewagę zdecydowanie mój botlane. Mamy też naprawdę dobre smoki, przez to, że mam dużo melowej, ja często po prostu mogę parkować. O, już myślałem, że nie zrobię. Ja czemu Ramos ma dominację? Co w tej dominacji jest takiego dobrego do Ramosa? He takes the blood pewnie, żeby miał trochę leczenia, czy coś. Normalnie nie używam Q aż tyle do farmienia, ale myślę, że w tej grze trzeba. Ciekawe czy... O. No jestem na 99% pewien, że Nunu robi smoka. TF sfleszował, Ramos się stepuje na topa, czyli nic takiego nie stracił, no i super. Mam piąty poziom. Ganki na topa nie są złe, bo mamy naprawdę dużo crowd control, tylko obawiam się, że mamy trochę mały damage, a poza tym Irelia powinna Merkury kupić. Jak Merkury kupi, to już w ogóle ganki na topa będą ciężkie. Jest aftershock. To jest jedyny chyba play, który mogę zrobić tą postacią. Jedyny po prostu play. Chyba flash i biorę planta. To jest chyba jedyny play, jaki mogę zrobić z Sejuani. Nie wiem jeszcze, jakie playsy można robić z Sejuani. Można chyba Airkę Flash zrobić, znaczy na pewno można to zrobić, w sensie da się zrobić Air Flash. Pytanie po prostu, czy chcesz zrobić Air Flash, ale jeżeli chcesz zrobić Air Flash, to możesz zrobić Air Flash. Ale poza Air Flash i Flashem na planta, to nie ma dużo playsów, które można zrobić z Sejuani. Ale no dobra, zrobiłem play z Sejuani. Mój botlane wygrywa, ale Zaya kupiła BF-a, czyli Zaya się nie cofnęła przez ten cały czas, nie kupiła żadnych itemów i teraz ma BF-a. Nie wiem, czy to im wyjdzie jakoś super dobrze, no bo przez to, że ona kupiła teraz BF-a, na pewno będzie łatwiej dla nich na bocie, ale okej, dobra, jednak im wyszło to na super. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby zawsze się cofać po dobrze zrobionej akcji. Nigdy w takich sytuacjach nie powinniście być chciwi, nie powinniście zostawać na linii i starać się nie wiadomo jeszcze co zgarnąć. Po prostu cofnijcie się, wydajcie golda. Patrzcie, Kai'Sa miała cały mana mion. Jakby się cofnęła i kupiła ten przedmiot, to ten przedmiot daje tyle AD co BF. I mana. Więc mogłaby praktycznie spamić wszystkimi skillami. No ja mu też by się Merkury przydał. O, nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że ona tu jest. Prawie przez to nie zabiłem. Przez przypadek prawie nie zabiłem. Muszę uważać na takie rzeczy, bo kurde, jakbym przepuścił to killa, to nie byłoby fajnie. No dobra, build się nie zmienił tak naprawdę. W sensie im szybciej masz Warmoga, tym jesteś silniejszy. No tak to działa mniej więcej na tej postaci. Ramos zginął. 36 creepów z 70 creepów. Mi się wydaje, że Irelia może tą grę skarować, więc musimy uważać na Irelkę.
Myślę, że Blue nie oddaje w tej grze akurat. Okej, Irelia powinna się cofnąć, jeżeli się nie cofnie, to jest martwa. No dobra, troluje z tego co widzę. Jest chciwa na plate. Ale przez to, że zgadnęła to plate, a teraz zginie. O, to było dobrze zagrane z jej strony. Ale obawiam się, że to niewiele da. Uniknęła mojego W swoim Q, ale no... I tak mam bardzo dużo... slow i wszystkiego. Bardzo ciężko jest tego użyć. My ganki mamy dobre. Nie mamy dużo obrażeń, ganki mamy dobre. Mamy szerki. No ja nie wiem, czy wiesz Wukong, jak działa RKTF, ale on cię widzi. To jest one trick pony Wukong. A może TF go kontruje. Hej Jankos, gratuluję od 2 do 0 w tym tygodniu, mam pytanko. Dodajesz subów z Hi Elo do znajomych na Lolu Kappa? Nie chcę używać R-ki, bo ta R-ka się na pewno jeszcze przyda. Właśnie w takich sytuacjach, czasami jak walczysz, to warto jest zachować swoje skille. W sensie na przykład w tej sytuacji mogłem oczywiście użyć R-ki szybciej, ale mogłem też wyczekać i no właśnie mieć nadzieję, że kogoś złapie później. No i udało się jeszcze tego TF-a wykończyć. Ta Kai'Sa też bardzo dobrze oczywiście, że ona biła, no bo jakby ta Kai'Sa nie biła, no to... To raczej nie miałem wrażenia, żeby tego TF-a zabić, ale również tutaj z Kai'Są udało nam się tam wyczaić te chwile jeszcze. Nie? Szczerze w solo queue wydaje mi się, znaczy no jak mówiłem, gram też z tymi rolami, bo tak, mógłbym wziąć Presence of Mind, żeby się zamiast leczenia mieć dodatkową CDR-kę na RC. Ale wydaje mi się, że Ultimate Hunter w solo queue na Sejuani jest bardzo dobry, bo jest dużo killi, a przez to, że jest dużo killi, jesteś w stanie po prostu nastakować sobie ten Ultimate Hunter. Jeżeli ten Ultimate Hunter jest nastakowany, to masz R-kę co chwilę. Jak Wukong kupi Merce, to będzie łatwiej. Normalnie kupiłbym też Giant's Belt. Ale niech będzie to. Hej Janko, z tym tygodniu mapę... Nie dodaję sorki. Dziękuję bardzo za subkę, ale nie dodaję subkę. Kiedyś dodawałem i ludzie subowali raz tylko po to, że dodał do znajomego, potem nie subowali. Poza tym dużo ludzi do mnie pisało w trakcie gry, to biznes, który chyba się nie opłaca. Ojej, chyba się nie uda. Czy ja muszę flashować? Chyba nie. Jakbym potraktował dwie osoby z tego, to bym mógł ich zabić, ale... Nie wiem, co o tym Ramusie myśleć, naprawdę, jak na razie. Muszę się cofnąć, bo bardzo dużo życia sobie zmieniłem. On pójdzie naprawdę naokoło. Oj, szalony. W sensie nie mam nic przeciwko. Nawet Red Buffa nam się udało zgadnąć. Nasz duobotlane wygrywa i bardzo mnie to cieszy, bo oni mieli dużą przewagę. Gdyby mój duobotlane przegrywał, to taka gierka Sejuani może być skomplikowana. Bo oczywiście jak grasz Sejuani, no to liczysz na to, że w końcu team cię wykaruje, a nie, że sam będziesz wszystko zabijać. Więc bardzo dobrze jest mieć drużynę. Co na solo queue czasami jest bardzo ciężkie. Ale Melaki i Sejuani super działają. Mam też trochę więcej obrażeń zrobić w tej grze nawet. To co?
Warmog daje bardzo dużo obrażeń, bo daje bardzo dużo życia, a twoje skille się z życiem stakują, więc... Warmog i CDR-ka jest bardzo dobra. Ej, mój AD carry krita nie buduje, więc nie opłaca mi się robić Zika. Zika się opłaca tylko robić, jak twoje AD carry buduje krita. Mógłbym zrobić na przykład w Iceborne Gunter, chyba też bez sensu. No, gang od trolla, bardzo w porządku. Będzie się stepować, ale no dobra. Będzie trochę YOLO, ale może się uda. Nie udało się. Ucieka do naszej bazy. Ramos zostanie z niego expa. Mogę w sumie zrobić Frozen Heart. To mi da dużo armora i dzięki temu będę miał dużo cederki również. W Iceborne Gunner czy Frozen Heart? Ale Iceborne Gunner jest trochę bezużyteczny w Sejuani, bo jednak mało auto atakujesz Sejuani. Bardziej używasz skilli, ale mało auto atakujesz. To TP jest interesujące. Jeden za jeden chyba. Tylko jeszcze to będzie jedna z szybszych gier jak Sejuani, bo bardzo dominujemy tą grę. Jak mówiłem, early game się udało. Przynajmniej udaje się jak na razie. Oj, Ramusa chyba to zajmie tobie. Takie pytanko, czy po tylu latach streamowania i grania zawodowego stać by cię było na dom? Samochód i żebyś już nie musiał pracować do końca live? Czy tak słabo z tymi zarobkami? Pół na pół. Zależy gdzie. Niektórzy amerykańscy gracze zarabiają dużo więcej niż my, ale także jeśli musiał pracować do końca życia, to w to wątpię. Dom, samochód tak, ale żeś nie musiał pracować do końca życia, nie do końca. Chciałem zrobić to smoka. Nie wiem, do czego on idzie tam. Peace. Mój warmog jest nieaktywny, bo... A nie, już mam, wow. No to jeszcze jedno musi być. Jeszcze jeden level i mój warmog będzie aktywny. I bum. Nie wiem, co się stało, że moja drużyna ginęła i mam nadzieję, że nie będziemy więcej ginąć od tej osoby, od której... O, nie miałem markierza. I mam nadzieję, że nie będziemy już ginąć od tej osoby, od której ginęliśmy. Okej, to jest... Idę zaskoczyć Zajerką. No była dobrze wytajmowana R-ka, bo nie było, nie było czasu na zonie. I Wukon wbija na cleanup. I to powinna być gra, tak mi się wydaje, w sensie, no my jej nie skończymy, jeżeli oni nie chcą, żebyśmy jej skończyli, ale... Ale wydaje mi się, że to jest GG, bo oni teraz przegrali akcję tak... Oni przegrali walkę 5 za 1 na to wygląda, bo ich tower się przemieścił i nie dało się od niego uciec. Ale jesteśmy silni z tym. To ja oczywiście chciał stepować, ale nie chciał zginąć, tylko chciał... Ojojoj, to nie jest. Mogę go zasmajtować, ale i tak by nie zginął. Przynajmniej użył flasha. Oj. Dobra, o!
Miałem się cofnąć. Smogę znaczy za 40 sekund, więc raczej mam czas. Czy ja chcę rzeczywiście iść po ten Frozen Heart? Czy chcę potrolować troszeczkę build i iść po co inne? O! Dobry damage, dobry item do damage na Sejuani to jest Landris. To jest bardzo dobry item do damage na Sejuani. Bo zadaje bonusowe obrażenia, kiedy walczysz. Kiedy jesteś w walce przez 5 sekund, to zadaje 10% maksymalnych obrażeń więcej. Znaczy 10% po prostu więcej obrażeń dostajesz. I do tego palisz przeciwników, jeżeli ich slowujesz, a praktycznie każdy z jakichś tam skill Sejuani to jest albo slow, albo stun. Więc to jest bardzo dobry item na damage. No i trochę AP daje, i trochę AP, i plus AP oczywiście jeszcze daje życia, życie też jest skoro jest spoko z krówką, czy tam świnką. Więc przed chwilą byłem w takiej sytuacji. Ale pięknie. Ale nie muszę arkować, tylko po prostu cały czas ten. Cały czas stunuję, dlatego że moja drużyna autoatakuje. To jest super, naprawdę. W sensie, no nie byłem pewny co do tej kompozycji. Mamy teraz opiki, mamy Wukonga, Ramusa i Trundla, ale mam dzięki temu dużo melaków, no i wygraliśmy early game, tak? Udało się zdobyć jakieś kille Sejuani i innym, więc dzięki temu jakby ta gra nie była taka skomplikowana. Myślę, że jakbyśmy grali trochę inną grę, to byłoby ciężej, no ale nam się udało. Także GG. No i to by tak naprawdę poradnik dosyć łani, no nie mówiłem aż tak tyle o postaci, bo postać jest dość prosta. Jedyne co musicie wiedzieć to, że możecie kliknąć R, a potem sfleszować do przodu, żeby ta R-ka była trochę szybsza. No i poza tym również clear pokazałem. Clear jest bardzo ważny, bo Sejuani nie traci dużo życia w dżungli, jeżeli dobrze czyścisz kampy. Możesz zacząć albo od red buffa i iść w stronę topa, robić raptorki i wszystko atakujesz tak po razie, powolutku. Albo od blue buffa iść w drugą stronę, ale Sejuani nie traci dużo życia w dżungli, dlatego jest teraz bardzo silna. I jak zrobisz clear, to praktycznie respi się krab i kraba też możesz zrobić bardzo łatwo i skaluje się oczywiście świetnie. Więc jeżeli gracie duo kill z jakimiś przyjaciółmi i możecie na przykład... Teraz nawet się gra takie combo jak... Sejuani Camille nam idzie, Sejuani Irelia, takie komba są bardzo, bardzo silne, więc polecam serdecznie Sejuani, bo myślę, że teraz na tą chwilę jest bardzo silnym pikiem. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w następnym filmiku, zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę pod filmikiem i do zobaczenia, pa.